No i wracamy. Tym razem no, myślę, że ja najpierw zacznę od Micha, ponieważ no, jak zwykle producent, czyli no niby to taki cichutki tutaj, ale nie, no, myślę, po to mam rapera, żeby gadał, stary. No, no ja wiem, ja robię muzykę. Powiedziałem, że Micho jest taka cicha woda, ale to może być źle odebrane. Tak, to może być źle odebrane. W kontekście wiadomo czego. Dobrze, Michu, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, no, 4 płyty w rok to jest tak naprawdę sporo. Skąd ty czerpiesz pomysły i przede wszystkim brzmieniowo? No bo umówmy się, że Eliminati była też jakimś tam kolejnym krokiem w tym, co robicie, tak? No bo te płyty jest każda inna, tak? No tak, czy Notes tak. 3D, czy Glam Rap, czy Faktede. To wszystko przeplatało się tak naprawdę no, takim klasycznym hip-hopem od Eliminati, no tak naprawdę od Mephisto Dedesa. Zaczęliście robić, można powiedzieć, takie ostrzejsze techno, prawda? Czyli, nie, no to już w techno. Ale, znaczy, no, w cudzysłowie, tak? No, w sensie, tak, okej, okay, rozumiem cię. Poszliśmy tak zwany new school. W new school, w elektronikę. Tak. Powiedz mi, skąd ty bierzesz te pomysły? No bo wiem, że kupujesz dużo nowych sprzętów, tak, żeby uzyskiwać nowe brzmienia. Tak, właściwie gro pieniędzy, które zarobię, przeznaczam właśnie na jakiś taki, powiedzmy, samorozwój, na kupno sprzętu, instrumentu. Mhm. A propos twojego pytania, to stary, sam się ostatnio nad tym zastanawiałem i doszedłem do takiej konkluzji, że... To jest kawał roboty tak naprawdę. No stary, ja poświęcam 365 dni pracując w dwóch telewizjach, no i większość wieczorów praktycznie każdy spędzam w studiu, więc nie mam totalnie życia prywatnego, jestem takim no-life'em. To dobre. Nie no, przesadzam. Ja jestem no-skillem. Nie no, czasami tam, wiesz, czasami tam przyszaleję, ale rzadko. Aha. No generalnie, stary, jak gdyby, wiesz, miałem od dawna taki pomysł, że chciałbym, kurde, być najlepszy, chciałbym dużo w życiu zrobić fajnej muzyki i to konsekwentnie robię i myślę, że z płyty na płytę to słychać. A propos właśnie, wiesz, a propos czerpania pomysłów, stary, to ja nie wiem. Ostatnio doszedłem do takiej właśnie konkluzji, że najlepsze mam w wannie. To jest głupie, nie? Nagraliśmy kiedyś taką piosenkę, wykąpiesz się z sermichem, no, z Emaniołem. Utwór. Świetny, genialny. Nieraz zjadłem dobrą kolację z dziewczyną na tą piosenkę. ale stary, z wanną na końcu? To jest dziwne, nie? Ale stary, siedząc w wannie mam mega dużo pomysłów, a druga rzecz, którą uprawiam często, to jest jeżdżenie samochodem. Najlepiej samemu, ale lubię też z kolegami, na przykład z DJ-em Tunizjano, samochodem po Warszawie w nocy. To jest tak, to jest inspirujące. Jest, stary, to jest masakra, nie? To jedziesz prawda. I wiesz, co przecznica, masz jakiś pomysł, nie? Ale dobra, na przykład, chłopaki, albo czujesz teraz, że nie mówiłem nic za dwóch minut. Dobrze, to ja jeszcze... Ja wiem, już, ale... Refren karawana, no myślimy pod prysznicem. To jest prawda. A widzisz, to jest dobre, widzisz, tak. No. Dobra, ja myślę, że ja jeszcze zapytam o to, ale myślę, że Abdul chce zadać pytanie Jackowi. A propos następnego kawałka. Jak już jesteśmy przy mieście, przy Warszawie, mam kawałek sprzed 11 lat z DJ-a Bucha, WWA. No. Powiedz, Jacku, jak dzisiaj z dzisiejszej perspektywy odbierasz Warszawę jako swoje miasto? Jeździsz metrem, autobusami? Uwielbiam to miasto, jest świetne i wykonało, myślę, wielki krok do przodu. Oczywiście wiele jest jeszcze tutaj do zrobienia. Natomiast ja, moi drodzy, a przede wszystkim ty, Abdulu, ja jestem z tej grupy ludzi, którzy raczej nie narzekają, czyli tłumaczę sobie wszystko, że będzie dobrze i nie narzekałem, kiedy na przykład Emily Prater była nieprzejezdna, tylko wiedziałem, że jak ją zrobię, to będzie fajnie, nie? Teraz sobie jadę, jest fajnie. Więc teraz jak jest metro budowane, a my mamy studio dość blisko i przez budowę metra jest utrudnione, to mówię sobie, że to fajne, że będzie to metro i mogę sobie postać w tym korku. Fajne są te nowe budynki, a najfajniejszy efekt jest taki, że jak jedziesz gdzieś i nagle mówisz, o rany, co to za budynek? W ogóle nie ta, było, wyrastają bo wystarczy, że zdejmą płot i jakby fasada zostanie odsłonięta, taka, wiesz, już prawie ukończona i dopiero widzisz dany obiekt. Warszawa jest pięknym miastem i myślę, że przez te 11 lat bardzo się rozwinęła. No i dlatego ten kawałek, który Abdul teraz zapuści, czyli pierwszego Bucha, nie? Tak, to jest pierwszy Buch, no czyli tak naprawdę... To jest WWA. Oczywiście, że tak. Naszym zdaniem z Abdulem często słuchamy tego utworu, ponieważ no, jest to jeden z naszych ulubionych. No to wiadomo, to jest jeden z tych kawałków bez przekazu. Tym bardziej, że beat tam jeszcze jest tak siermiężny, doktora Dreja, więc no myślę, że beat robi dużo roboty tutaj. Ogranicza nas ilość miejsca na nośniku, tak? Bo teraz trudno powiedzieć tym wszystkim tempakom, co nam mówili, że robimy podwójną płytę, żeby mieć złoto. No to sorry, chłopcy, no kurde, my nie ma złota. Nie ma już złota za podwójną płytę, a my robimy podwójną płytę, a moglibyśmy zrobić potrójną płytę, jakbyśmy chcieli.